Witam serdecznie. Lech Kotwicki, jestem pracownikiem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dzisiaj chciałbym troszeczkę poopowiadać o problemie, jaki zaczynamy dostrzegać, a więc zanieczyszczenie plastikiem. A jako, że zajmujemy się oceanem, morzami, to chciałbym przedstawić to na przykładzie, tak jak to jest na tym pierwszym slajdzie, mórz arktyczny, gdyż tam głównie nasz Instytut prowadzi badania. Podobne badania prowadzimy oczywiście również na Morzu Bałtyckim i na naszych plażach. To, co przedstawię, będzie się głównie odnosiło do zanieczyszczenia plastikiem, zarówno właśnie tych warstwy wody, mórz i oceanów, jak i tej strefy najbardziej najbliższej plaży i wybrzeża. Już od kilku dobrych lat w mass mediach spotykamy mnóstwo artykułów zarówno naukowych, jak i tych popularno-naukowych o problemie, jakim jest plastik i jakie skutki obserwujemy w świecie ożywionym. To nie dotyczy jedynie strefy Arktyki, ale jest to, odnosi się to do praktycznie każdego zakątka na naszej planecie. I tak w roku 2017 w Nairobi prawie 200 państw podpisało projekt rezolucji ONZ w sprawie śmieci morskich i plastiku. Rezolucja ta zachęca państwa członkowskie i wszystkie zainteresowane strony do podjęcia działań, ale mimo uznania, że problem istnieje, rezolucja ta nie zawiera żadnego prawnie wiążącego porozumienia. Czyli wszyscy wiemy, że jest problem, że jest ogromny problem, ale praktycznie do dnia dzisiejszego kroki, które podejmują państwa, które my podejmujemy, są niewielkie. I tak, jak patrząc na historię powstania naszej planety, jest to 5 miliardów lat. Historię życia na Ziemi to są 2 miliardy lat. Tak, historia plastiku zaczyna się praktycznie w latach 50. Oczywiście pierwsza synteza plastiku była dużo wcześniej, na początku XIX wieku, ale ten ogromny boom, jaki obserwujemy, zaczął się właśnie w latach 50., kiedy to mniej więcej produkcja roczna tworzyw sztucznych, gdyż plastik to jest taka potoczna nazwa dla wszystkich tworzyw sztucznych, w roku 1950 wynosiła około 2 miliony ton. W latach dzisiejszych ta produkcja wzrosła do ponad 400 milionów ton rocznie. To pokazuje nam skalę zjawiska i co za tym idzie, problemu, który my naukowcy próbujemy pokazać i badać. Tworzywa sztuczne w oceanach, morzach światowych stanowią aż do 95% wszystkich odpadów, jakie produkujemy. Największa ilość odpadów plastikowych trafia do morza z wybrzeży Azji, głównie Chiny, Indie oraz Stanów Zjednoczonych. Ilości tworzyw sztucznych głównie są transportowane do mórz i oceanów poprzez system rzeczny, a więc z głębi lądu dostają się do potoków, małych strumieni, następnie do rzek i wpadają do otwartego oceanu. Szacuje się, że rocznie wpada do oceanu przez właśnie transport rzeczny około 2 milionów ton, co stanowi aż do 50% całkowitego transportu. Bo poza źródłem rzecznym do oceanów plastik dostaje się chociażby poprzez transport powietrzny.
zdzierane codziennie na ulicach opony samochodów dostarczają bardzo dużą ilość drobnych cząsteczek plastiku, które są przenoszone i ich koniec jest także w oceanie. Najbardziej odpowiedzialne za produkcję odpadów z tworzyw sztucznych to sektory, które wykorzystują plastik do produkcji opakowań, tekstyliów oraz to, co codziennie kupujemy praktycznie w sklepach. W ostatnich czasach dużo w mass mediach mówi się o tak zwanych wyspach plastiku, które są zlokalizowane w 5 obszarach południowego i północnego Pacyfiku oraz Atlantyku oraz na Oceanie Indyjskim. To, co pokazują, czy w jaki sposób wizualizują media te wyspy plastiku, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. W tych miejscach, które są nazywane wyspami plastiku, my, gdybyśmy tam byli, nie jesteśmy w stanie dostrzec tej dużej ilości plastiku gołym okiem. Faktycznie tam się tworzą wiry, które będą gromadzić ten plastik i tak jak powiedziałem, od lat 50. on wpada już do tego systemu i jest złapany w tych obszarach, z których trudno mu się wydostać. Ale wysoki poziom zanieczyszczeń plastikiem stwierdzono również w Morzu Śródziemnym czy w Zatoce Bengalskiej. W przypadku naszego Bałtyku to zanieczyszczenie nie jest tak duże jak w przypadku właśnie chociażby tych wymienionych wysp plastiku. Ile plastiku znajduje się w oceanie? Do końca nie wiemy. Wiemy, jaka jest produkcja. Średnio szacuje się, że produkcja roczna jest na poziomie około 8 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Ta ilość dostaje się do oceanu. Ale wyzwaniem jest określenie tej ilości brakującego plastiku w każdym z tych zbiorników morskich. Dlatego, że duża część plastików jest gęstsza niż woda, co prowadzi do jego tonięcia. Ten plastik gromadzi się gdzieś w głębinach morskich, czy też w systemach rzecznych, gdzieś w jakichś pułapkach i do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie są te miejsca akumulacji plastiku. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi sprawa, że plastik jest, szczególnie te małe cząsteczki są mylone przez organizmy żywe z pożywieniem bądź też połykane przypadkowo przez nie i są wprowadzane do fauny i flory. Tak jak widzimy tutaj na tym rysunku i to, o czym wspomniałem, największa produkcja plastiku jest w rejonie Azji. To są Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Brazylia. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę troszeczkę inną mapę, która pokazuje nam ilości plastiku na głowę mieszkańca, tutaj już ten obraz jest praktycznie zupełnie inny. Największe ilości plastiku na głowę mieszkańca, czyli ta produkcja plastiku, przypada właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Kanadzie, Australii. Azja, Afryka, ze względu oczywiście na duże zagęszczenie tam występujących osób, jest dużo mniejsza. Tutaj też Polska wypada dosyć, można powiedzieć, pozytywnie, gdyż ta produkcja plastiku wynosi około pół kilograma na osobę. Aczkolwiek jak idę do sklepu i patrzę, ile rzeczy jest teraz pakowanych w plastik, ile ja muszę kupować niestety tych rzeczy, bo nie mam alternatywy, to wydaje mi się, że ja osobiście kupuję rocznie więcej niż pół kilograma plastiku. Powinniśmy jeszcze sobie wyjaśnić, co rozumiemy przez plastik.
przez to pojęcie, które, tak jak powiedziałem, to jest potoczna nazwa dla tworzyw sztucznych. Są to materiały pochodzenia organicznego, o dużej masie cząsteczkowej, charakteryzujące się dużą plastycznością. To, co jest najważniejsze, to, że wszystkie tworzywa sztuczne są produkowane, wytwarzane z paliw kopalnych, głównie z ropy naftowej i produktów ubocznych przerobu ropy naftowej. Do tego dodajemy jeszcze różne składniki dodatkowe, które będą zwiększały wytrzymałość plastiku, czy będą zwiększały jego plastyczność. I tak plastik możemy podzielić na 7 głównych grup, wśród których możemy wymienić polipropylen, polietylen o małej bądź o dużej gęstości, polistyren, polichlorek winylu, poliamid i myślę, że wszechobecny PET, z którego są robione wszystkie butelki, w których my kupujemy codziennie wodę. Ze względu na wielkość cząsteczek plastiku, plastiki możemy podzielić na różne grupy wielkościowe. To już jest podział stosowany w nauce po to, ażebyśmy byli w stanie łatwiej i precyzyjniej określić, jakie cząstki plastiku są elementem naszych badań. I tak te największe cząstki to są makroplastiki, to są cząstki większe niż 2,5 cm. Te mniejsze nazywamy mikroplastikami. Są to cząstki, które są mniejsze niż 1 mm. Pomiędzy nimi są mezoplastiki. To jeszcze te cząstki, które z reguły uległy rozdrobnieniu z makroplastików w wielkości 1-2 cm, a więc wciąż jesteśmy w stanie je zobaczyć gołym okiem. Najmniejszymi cząstkami będą nanoplastiki poniżej 1 mikrometra. Będą stwarzały największy problem w przypadku właśnie organizmów żywych i wpływu na ich funkcjonowanie, o czym porozmawiamy za chwilkę. Plastiki możemy jeszcze podzielić na pierwotne i wtórne. Część wyrobów z plastiku jest wytwarzana z granulatu, który nazywamy z angielskiego nurdlami. I są to małe kulki, średnicy pewnie pół centymetra. Mikroplastiki wtórne to te, które powstały w wyniku rozpadu większych plastików pod wpływem działania różnych czynników atmosferycznych, czy też naturalnych, czy też mechanicznych. Te wszystkie cząstki, które znajdują się w środowisku, są następnie w jakiś sposób oddziałują na organizmy żywe. Tutaj wykres przedstawia właśnie zanotowane przypadki zaplątania się organizmów żywych, zwierzęcych w pozostawione szczątki plastikowe. I tak jak widzimy, w praktycznie wszystkie organizmy, w tym plankton, ryby, skorupiaki, ptaki morskie, żółwie, wieloryby, połykają plastik, czy też są ofiarami zaplątania się, przypadkowego zaplątania się w dryfujące sieci czy kawałki lin. Duża część organizmów też traktuje te mniejsze cząsteczki jako pokarm, zwyczajnie myląc je z naturalnym pokarmem, które zdobywa w środowisku, bądź też mniej selektywnie przy okazji zjadania normalnego pokarmu łyka te drobne cząstki plastiku. Tak jak wspomniałem, nanoplastik może być tym elementem, o którym jeszcze stosunkowo mało wiemy, ale te cząsteczki są w stanie przedostać się z jelit do układu krwionośnego i wywoływać jakąś odpowiedź organizmu. Po raz pierwszy chyba już w
tym roku stwierdzono występowanie właśnie takich drobnych cząsteczek plastiku w łożysku człowieka. Poza tym, że same tworzywa sztuczne są, czy też pochodzą z wytworzenia z ropy naftowej, one mogą zawierać dodatkowe elementy, które będą działać toksycznie na organizmy żywe, a w rezultacie także na człowieka. Co się dzieje z tym plastikiem, kiedy on już dostanie się do oceanów? On ulega degradacji. Degradacji albo pod wpływem słońca, bądź też mechanicznemu rozdrabnianiu. Będzie reagował z solą, z wodą morską, a na sam koniec będzie ulegał mikrobiologicznej degradacji. Powolny rozpad większych cząstek będą miały warunki atmosferyczne. Będzie miała też gęstość tego plastiku, który lżejszy plastik będzie unosił się na powierzchni wody, zaś cięższy będzie tonął i będzie ulegał powolnemu rozpadu, czy też powolnej degradacji w kolumnie wody i pewnie będzie odkładany też w osadach, a jak wiemy, plastik jest wyjątkowo trwałą substancją i ulega rozkładowi bardzo, bardzo długo. Tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o takim haśle, który ostatnio jest bardzo popularne, czyli circular economy, które po raz pierwszy zostało użyte przez Pearsa i Turnera w 1989 roku w ich książce Economics of Natural Resources and the Environment. Wydaje się, że jest to jedyne rozwiązanie problemu plastiku, a więc gospodarka cyrkulacyjna, model, w którym będziemy przetwarzać plastik w zamkniętym obiegu, tak ażeby ograniczyć wykorzystywanie nowych surowców i przetwarzanie odpadów. Do tej pory różne kraje próbują w jakiś sposób oddziaływać, zapobiegać, reagować na problem zanieczyszczeń plastikiem. I tak 127 krajów reguluje obecnie kwestie związane z torbami plastikowymi. 27 nakłada podatki na produkcję, 30 pobiera opłaty od konsumentów. Jest to niewiele, ale jest to jakiś pierwszy krok do tego, ażebyśmy faktycznie zastosowali tą ekonomię przetwarzania odpadów i ten obieg zamknięty. To, co na pierwszych slajdach pokazywałem, to są właśnie tytuły gazet czy też mass mediów z okolic Arktyki. Wszystkie te tytuły w jednoznaczny sposób pokazują, że również Arktyka, czyli rejon, który wydawał się bardzo oddalony, rejon wręcz dziewiczej przyrody, okazał się zanieczyszczony i zalewany plastikiem. Dlatego też tam w ostatnich latach prowadziliśmy badania na archipelagu Svalbard, na jego głównej wyspie Spitsbergen. I tak nasz Instytut Oceanologii co roku organizuje wyprawę badawczą właśnie w rejon tego archipelagu, ale też od kilku lat spróbowaliśmy zająć się problemem zanieczyszczenia plastiku i zobaczyć na własne oczy, oszacować ilości tego plastiku i pokazać, czy faktycznie sytuacja jest tak dramatyczna, jak opisywały to
mass media. My skoncentrowaliśmy się na jednej wyspie, która jest najbardziej eksponowana, na wyspie Prince Carl Forlandet. Najbardziej wysunięta na zachód wyspa, która jest pod bezpośrednim wpływem wód atlantyckich, a więc tego prądu, który niesie wszystkie zanieczyszczenia plastikowe z południa na północ. Prowadziliśmy także obserwacje gatunku kiełża, więc to jest taki mały skorupiak morski, który żyje praktycznie we wszystkich wodach, zarówno morskich, jak i słodkich, ale my swoje badania skupiliśmy na dwóch gatunkach. Bardzo pokrewnych, na pierwszy rzut oka nierozróżnialnych gatunków. Jeden z nich jest gatunkiem zimnolubnym, który występował na wyspach Svalbardu przez cały czas. Natomiast drugi jest gatunkiem ciepłolubnym, który jest nanoszony właśnie tym głównym prądem morskim w rejon Arktyki. Liczebności jego właśnie w ostatnich latach są coraz większe i ich zasięg występowania sięga coraz dalej na północ. Kolejnym jeszcze elementem naszych ostatnich wypraw w ten rejon było zbadanie dużych kawałków plastiku, takich jak ta skrzynka pokazana na dolnym zdjęciu, które są w stanie przenosić inne organizmy, które nie występują w tych rejonach arktycznych, na duże odległości. Taka skrzynka, beczka plastikowa są swoistymi platformami, które będą pozwalały przemieszczać się tym organizmom w dosyć łatwy i prosty sposób. Tutaj chciałbym zaprezentować nasze badania, które prowadziliśmy w 2017 i 2018 roku właśnie na tej niewielkiej wyspie. W 2017 roku odbyliśmy pierwszą jakby ekspedycję i przeszliśmy całą zachodnią część wyspy z plecakami, natomiast w 2018 roku eksplorowaliśmy drugą część wyspy, w której jest duża ilość zatok z lodowcami i tą część musieliśmy zrobić przy użyciu już pontonów. Do takiej wyprawy trzeba się dobrze przygotować, więc na plecach mieliśmy dosyć duży bagaż. Głównie musieliśmy do plecaków schować oczywiście jedzenie i maszynki do gotowania tego jedzenia oraz sprzęt ratunkowy, który jest niezbędny w badaniach Arktyki, a więc między innymi broń, GPS-y, czy też specjalne odbiorniki czy nadajniki, które w razie zagrożenia życia wysyłają sygnał i możliwa jest akcja ratunkowa. Ważnymi elementami, oczywiście niezbędnymi takiej wyprawy, są śpiwory i mokre chusteczki. Na plecach mieliśmy ponad 20 kg bagażu, który musieliśmy nieść. Początkowo szacowaliśmy to na podstawie mapy, to jest jakieś 100 kilometrów. Okazało się, że to wybrzeże wygląda troszeczkę odmiennie. Jest bardzo duża liczba zatok, a my musieliśmy oczywiście iść
chcąc badać wyrzucane zanieczyszczenia plastikowe, chcąc zbierać te organizmy, musieliśmy iść linią brzegową, więc okazało się, że sama droga okazała się dosyć, nie dość, że dłuższa, to okazała się dosyć trudna, gdyż szliśmy albo po żwirze piasku, w którym się zapadaliśmy, albo po bardzo mokrej tundrze. Pierwszym elementem tych naszych badań było zbieranie kiełży, czyli tych małych skorupiaków, które, jak wspominałem, jedne były typowo, czyli lokalne, czyli zimnowodne, drugie były ciepłolubne, które zostały naniesione wraz z tym ciepłym prądem atlantyckim, który jest pokazany na rysunku tymi barwami bardziej ciepłymi, czerwono-pomarańczowymi. Wody zimne natomiast są oczywiście niebieskie. Nasza wyspa, którą badaliśmy, widać, że jest pod wpływem ciepłych mas i te ciepłe masy praktycznie oblewają tą wyspę. I tak jak 20 lat temu praktycznie na tej wyspie występował tylko zimnolubny gatunek, tak teraz obserwujemy te żółte plamy, to jest Gammarus oceanicus, jego nazwa łacińska, to już jest ten gatunek, który przypłynął tutaj z ciepłą wodą. To pokazuje, jak zmienia się to środowisko, czyli pokazuje te zmiany związane z klimatem i z docieraniem coraz większej ilości ciepłej wody na północ. Praktycznie w każdym miejscu występował ciepłolubny gatunek kiełża. Te oba gatunki, ciepłolubny i zimnolubny, chwilowo występują w tych samych siedliskach, w tym samym miejscu. Kolejną rzeczą to jest plastik. Idąc wzdłuż wybrzeża wyspy, znajdujemy głównie duże, wyrzucone na brzeg szczątki sieci rybackich, lin rybackich, czyli tego sprzętu używanego do połowu. To są największe i ważące po kilkaset kilogramów sieci, które jak już zostały wyrzucone przez falowanie, przez prądy, pozostają tam na tym wybrzeżu. Poza tymi elementami ze statków rybackich widzimy też duże ilości drewna dryftowego, które jest tam też wyrzucane z rejonów arktycznych, z rejonów najczęściej z rejonów Syberii. Na tym zdjęciu znowu widzimy ogromny kawałek sieci rybackiej. Poza tymi dużymi obiektami plastikowymi w rejonie właśnie tego wybrzeża znajdujemy całe mnóstwo drobniejszego materiału, czyli tego makroplastiku, mezoplastiku, który jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. I z reguły stosowaliśmy taką metodę, że te największe elementy oczywiście wyłapywaliśmy, bo one były bardzo dobrze widoczne. Natomiast te mniejsze elementy wyznaczaliśmy sobie pewien odcinek, kawałek wybrzeża, na przykład 100 na 100 metrów i tam zbieraliśmy wszystkie elementy i zliczaliśmy, ważyliśmy, określaliśmy, jaki jest to rodzaj plastiku, jeżeli się udało, albo tak jakby chociażby na tej skrzynce potencjalne pochodzenie tego plastiku. Ten obrazek byłby całkiem przyjemnym widokiem na góry i lodowce, gdyby właśnie nie to pierwsze tło. To nie jest aranżowane zdjęcie. Niestety wiele miejsc w dniu dzisiejszym tak tam wygląda. Czyli to nie są tylko te duże sieci rybackie, ale również butelki, kapsle, folie i dużo, dużo mniejszych elementów plastikowych. Zdjęcie pokazujące, jak daleko fale są w stanie wyrzucić
zanieczyszczenia, czy też te elementy, które unoszą się w toni wodnej, bo cały czas mówimy o tych elementach, które się są w stanie faktycznie pływać i które następnie zostają wyrzucone na brzeg. Duża część plastików pozostaje w oceanie, gdzieś przykryta, gdzieś na dnie. Produkty, czy też opakowania produktów, można łatwo określić ich, chociażby miejsce produkcji. Wiedząc, iż w tym rejonie dosyć dużo przepływa statków, to pomimo tego, że ten sos, faktycznie to opakowanie jest z Łotwy, ono mogło się dostać tutaj z jakiegokolwiek statku, który przepływał w okolicy, a więc nie jest bezpośrednim źródłem, jakby skąd przypłynęło to opakowanie, nie jest ten kraj, który jest tutaj wymieniony na etykiecie. Poza elementami plastikowymi jest całe mnóstwo śmieci innego rodzaju. Nawet ku memu zdziwieniu znaleźliśmy ekran od telewizora. Tutaj pokazujemy takie przykładowe zebranie wszystkich śmieci z kwadratu 100 na 100 metrów i te wszystkie elementy następnie określaliśmy kategorie tych zanieczyszczeń plastikowych i szacowaliśmy mniej więcej ich ciężar. Inną metodą szacowania zanieczyszczeń na brzegu jest wykonywanie zdjęć. I tak jak widzimy na tym zdjęciu, w oczy rzuca się kilka elementów plastikowych, ale jak się bliżej przyjrzymy, widzimy, że ten obszar o 25 metrach kwadratowych, na nim wystąpiło aż 160 gram na metr kwadratowy, czyli jeżeli przeliczymy, ta ilość plastiku jest w niektórych miejscach ogromna. I oczywiście już do naszych prac naukowych wykorzystujemy tabele, wykorzystujemy klasyfikacje śmieci plastikowych, określamy dokładnie ilości, ciężar. Na hektarze, czyli tym kwadracie 100 na 100 metrów, znajduje się od 6 do 12 obiektów, a całkowita ilość, czy też ciężar, oszacowaliśmy na 18 ton. Kolejnym ważnym aspektem zanieczyszczeń plastikiem jest bezpośrednie oddziaływanie na świat żywy. I tak na tych zdjęciach widzimy renifery, które zaplątują się, próbując czyścić rogi, zaplątują się w sieci. A tak jak wspominałem, te sieci są bardzo ciężkie. One nie są w stanie już uciec z tej pułapki. Foka, która oplątała się żyłką czy też linką. Ptaki, które tak samo jak inne zwierzęta zaplątują się w odpady rybackie. W czasie naszej wyprawy napotkaliśmy też kaczuszkę gumową, którą pewnie wielu z nas miało kiedyś w domu i używaliśmy do kąpieli. Bardzo zdziwiło nas to odkrycie, gdyż tak jak widzieliśmy, większość śmieci stanowiły elementy z łodzi, elementy rybackie czy też pojemniki. Ta kaczka była czymś zupełnie jakby odmiennym. Dopiero po powrocie do kraju okazało się, że ta kaczuszka ma dużo dłuższą historię. Gdyż w roku 1992 praktycznie na centralnej części Oceanu Spokojnego miało miejsce upadek kontenera do wody. W tym kontenerze znajdowały się właśnie te gumowe kaczuszki. Wszystkie
wydostały się na powierzchnię i od tego roku w różnych rejonach całego świata notowano ich wyrzucanie na brzeg. I tak już w 92 na brzegach Australii czy Ameryki Południowej odnotowano pierwsze kaczuszki gumowe na brzegu. Następnie w latach 95-96 pojawiały się na wybrzeżu Ameryki Północnej. Ale prądy roznosiły te gumowe kaczuszki dalej, gdyż one miały tą swoją pływalność i w latach już 2000, czyli 10 lat po tej katastrofie, znaleziono kaczki na wybrzeżach Ameryki Północnej, ale wybrzeżu wschodnim oraz na wybrzeżach Europy. Nasze odkrycie było w 2017 roku. To pokazuje, że ta kaczuszka pływała 25 lat, zanim fale wyrzuciły ją na brzeg. Prądy morskie po 25 latach zaniosły ją na Svalbard. To pokazuje skalę zjawiska. To pokazuje, że jeżeli cokolwiek, gdziekolwiek wrzucimy do wody, to potrafi bardzo długo pływać, bardzo długo unosić się w wodzie, ale w końcu znajduje miejsce, gdzie jest wyrzucane na brzeg i to miejsce może być oddalone o setki, tysiące kilometrów. Zjawiskiem, które zaobserwowaliśmy w czasie naszych badań, były też te większe elementy plastikowych śmieci, na których dostrzegliśmy przyczepione organizmy, które nie występują w Arktyce, nie występują na Svalbardzie, a dzięki tym, że przyczepiły się do takich większych elementów plastikowych, mogły dotrzeć tam, a niektóre nawet mogły przetrwać. Tutaj kolejny przykład pąkli, które wraz ze skrzynką plastikową dostały się w rejon arktyczny. To jest troszeczkę bliższy nam organizm, gdyż te małże występują również w Morzu Bałtyckim. Jest to omułek jadalny. Ten omułek jadalny po raz pierwszy został zanotowany w rejonach arktycznych kilkanaście lat temu. I jedną z potencjalnych dróg dostania się tego organizmu właśnie mogły być takie platformy plastikowe, które zorganizowały im podwózkę w rejony arktyczne. Ostatnie lata pokazały, że omułek na Svalbardzie występuje i już zaczął się rozmnażać. Więc podsumowując tą naszą wyprawę z 2017 roku, znaleźliśmy wyrzucone na brzeg okazy muszli omułka. Znaleźliśmy różnego rodzaju odpady makroplastiku, a niektóre ze śmieci, głównie duże plastikowe pojemniki, przenoszą organizmy na duże odległości z rejonów cieplejszych w rejony zimniejsze. Oczywiście jako naukowcy musimy te nasze obserwacje, odkrycia opublikować. I tak na bazie tej wyprawy powstała publikacja. W 2018 roku powtórzyliśmy badania, ale z drugiej strony wyspy, spodziewając się, że w tych zatoczkach sytuacja będzie troszeczkę inna. Jest to rejon bardziej, nie jest tak eksponowany. Zatoki są często osłonięte. I faktycznie, jak popatrzymy na występowanie tego zimnolubnego organizmu, on w tych
zatokach zdecydowanie lepiej, a przynajmniej większej liczebności występuje niż jego kolega, który przybył tu z ciepłymi wodami. Dalej kontynuowaliśmy badania ilości plastiku na wybrzeżu. Dalej te ilości były bardzo duże, a do tego jeszcze w jednej z takich zatoczek zaobserwowaliśmy występowanie swoistego plastiku. A więc odkryliśmy tam granulat, który potocznie nazywamy nurdlami, a więc ten materiał wyjściowy, z którego wytwarza się większość elementów plastikowych. Czyli to są te małe kulki wielkości soczewicy i wykorzystuje się ich miliardy do produkcji wszystkich wyrobów z tworzyw sztucznych. Jako że ten rejon Svalbardu jest daleko położony od rejonów przemysłowych, ten granulat musiał się dostać, też przewędrować pewnie tysiące kilometrów, gdyż głównym eksporterem granulatu są Chiny. Ze względu na swój kształt, swój rozmiar, są bardzo często mylone z pokarmem, z naturalnym pokarmem, gdyż przypominają małe, drobne jajeczka, które zarówno przez bezkręgowce w wodzie, jak i przez ptaki są zwyczajnie połykane i wchodzą tym samym do łańcucha pokarmowego. W czasie naszych wypraw zbieraliśmy te większe kawałki plastiku, które widzieliśmy gołym okiem, ale też zastosowaliśmy taką specjalną sieć do zbierania tych najdrobniejszych cząstek, czyli mikroplastiku, tego, który bardzo trudno jest zobaczyć gołym okiem i do którego używamy już analiz laboratoryjnych i mikroskopów. Zawsze, jeżeli organizujemy taką wyprawę, próbujemy przy okazji, dlatego że te wyprawy są organizowane raz w roku, tylko w okresie letnim. Mamy też określony i bardzo limitujący czas. W czasie każdego pobytu na Spitsbergenie próbujemy zebrać jak najwięcej materiału, zrobić jak najwięcej badań, więc poza tymi badaniami plastiku prowadzimy także inne badania, zbieramy faunę, zarówno z tej strefy brzegowej miękkiej, jak i z skalistego wybrzeża. Używamy pontonów, używamy łodzi do tego, żeby w niektórych miejscach być w stanie się przemieszczać, tak jak to było na tym wschodnim wybrzeżu wyspy. Czasami mamy też szansę obserwacji tego życia, piękne stado morsów wylegujące się na plaży. To zawsze daje trochę chwilę wytchnienia. W ostatnich latach także do naszych badań zaczęliśmy używać dronów. Dronów, które w dużej mierze mogą załatwić dużą część pracy za nas. Mogą zrobić zdjęcia dużego obszaru wybrzeża, a na podstawie tych zdjęć, jak to pokazywałem wcześniej, jesteśmy w stanie chociażby zliczyć, zaobserwować ilości śmieci, które są wyrzucane na brzeg. Używanie nowych technologii zdecydowanie będzie nam pomagać w szacowaniu tych zanieczyszczeń, które są wyrzucane na brzeg, i dzięki temu będziemy mogli objąć swoimi badaniami dużo większy zakres, rejon i zrobić to dużo szybciej. To zdjęcie zostało właśnie zrobione z drona i to jest bardzo charakterystyczna zatoczka, gdyż
na mapach, które mieliśmy, ta zatoczka była wypełniona całkowicie lodem. Czyli to te lodowce, które schodzą z góry, wypełniały ją całkowicie i byliśmy bardzo zagubieni, gdyż płynąc pontonem właśnie mieliśmy mijać po swojej lewej stronie zatokę wypełnioną lodem. Kiedy tam przybyliśmy, okazało się, że tego lodu zupełnie nie ma, a lodowce cofnęły się już na brzeg. To pokazuje znowu zjawisko tych globalnych zmian, które następują i skalę tego zjawiska. W przeciągu kilkunastu lat lodowce znikły całkowicie z tej zatoki, a pozostały jeszcze na dotychczas używanych mapach. Z reguły w naszej grupie są nie tylko biologowie, ale również osoby specjalizujące się w innych badaniach. Stąd też w tej zatoczce mierzyliśmy ilości zawiesin w wodzie i ta zawiesina, która była transportowana właśnie z pod tego lodowca. W czasie każdej z wyprawy, jeżeli tylko jest słońce, po zebraniu właśnie tych śmieci plastikowych, szczęśliwie można było chwilę wypocząć. To jest przykład naszego takiego typowego obozu. Więc tak jak już wcześniej wspominałem, wykorzystujemy wędrówki piesze z plecakami, wykorzystujemy pontony i śpimy z reguły w takich namiotach. Te typowe obozowisko musi być cały czas obserwowane przez osobę jakby stróżującą. Czyli przynajmniej jest jedna osoba, która w razie niebezpieczeństwa zawiadomi pozostałe osoby, bądź też odstraszy nieproszonych gości. Taki jeden zdarzył się w czasie naszej wyprawy. Ten przestraszył się nas, ale to dlatego, że narobiliśmy hałasu i w takim przypadku zwierzęta te nie są zupełnie, niegroźne i raczej omijają człowieka z daleka. W czasie tych wypraw arktycznych problemem jest bardzo często silny wiatr i to nie jest nasza nieumiejętność składania czy też rozkładania namiotu, ale naprawdę duży wiatr, który nam uniemożliwiał rozłożenie namiotu albo w czasie nocy, choć noc wygląda mniej więcej tak jak na tym zdjęciu, ten namiot był porywany i musieliśmy go poprawiać i bądź też spać całkowicie już bez namiotu. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że w czasie tej prezentacji pokazałem w jakiś sposób problem, jaki istnieje, jaki jest stworzony przez człowieka. Problem, który pojawił się niedawno. Problem, który należy zatrzymać, bo pomimo tego, że badania zaczęły się niedawno, obserwujemy skutki, które są groźne dla zwierząt, a może się okazać także dla człowieka. Dziękuję.